Ale to... Uciurgałaś tego. Zobacz. Tu kliknął! Popaj. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca. Dzisiaj kolejna przygoda, kolejna wyprawa po, w cudzysłowie, skarby. Pierwszy mój skarb, moje znalezisko. Jak widzicie, oto taki czysty guzik. Wyglądał jak srebrny, natomiast jest wykonany z innego stopu niż srebro. Również Was witam, a to mój pierwszy wykopany dzisiaj skarb. Kawałek kolczyka. Pompki, trąbki i organy. Zobaczcie, pompeczkę ktoś wyrzucił albo po prostu zgubił. Przyda się oczywiście, i to jeszcze Vento, dobra firma. A Ewelinka znalazła falsie, kochanie. Nie wiem, czy jest czym. PRL, 2 złote. Pyk. No jak to nie ma czym? Początek poszukiwań, a już mamy pierwsze sygnały. Znalazłam taki kubeczek, zobaczcie. To jest kubeczek do zbierania żywicy. Często spotykana rzecz w lesie. No i znalazłam jeszcze coś, ale to, kochanie, do identyfikacji oddaję. Jak myślicie, co to może być? Nawet ma tu coś napisane na tym guziczku. Ja tu się morduję z sygnałem, a tu zobaczcie, co się ujawniło. Pewnie wiecie, co to jest. Sygnał jak dzwon, a tu niespodzianka. Szkoda tylko, że pusta. Taka ciekawostka wyskoczyła właśnie z ziemi. Poznajecie ten znaczek, tą markę. Prawdopodobnie to jest marka, znaczek firmy Shell. A wiem to stąd, że z drugiej strony jest napisane Shell. Do czego to mogło służyć, ciężko mi powiedzieć. Wygląda to na jakąś jakby blombę, zabezpieczenie. Nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia. Spójrzcie jeszcze raz na tą znajdkę z tej głównej strony, na tą muszelkę, i z drugiej strony tak oto wygląda. Może Wy mi coś powiecie więcej na temat tej znajdki. Blisko godzina chodzenia i można powiedzieć, że ja jestem już zadowolony. W swoim wykrywaczu ustawiłem bardzo wysoką częstotliwość, po 25 kHz. Spowodowałem, że ten wykrywacz jest bardzo wrażliwy na mikro przedmioty, no i to się w jakiś sposób sprawdza. Zobaczcie, co mój wykrywacz znalazł. Kolejne dołki to tak, jakaś skóweczka, kulka ołowiana od muszkietu, guzik od bielizny, jakiś fragment medalika, 2 złote współczesne i 2 złote perelowskie. Chwila przerwy na ciasteczko. Nie zdążyliśmy śniadania zjeść, więc trzeba się obeżdżać z ciasteczkami. Nawet nie wiecie, jakie pyszne. Idę sobie, idę, patrzę, a tu zwalone drzewo i jakiś obrazek na nim. Ten obrazek to tablica informacyjna, że przebiega tutaj ścieżka rowerowa. Dziwna i zabawna sytuacja, bo jesteśmy w środku lasu. A czort wie, skąd to drzewo tutaj się wzięło. Fenningów Adolfowe z 1940 roku. Praktycznie co na wierzchu, w korzeniu, miałam sygnał. Nie mogłam się tutaj dokopać, tylko tak zebrałam piaseczek z góry i jest. Na szczęście. To było tutaj i tylko ściągnęłam delikatnie łopatą ten piaseczek i...
Idę sobie spokojnie, a tu ciach, nagle jakiś sygnał mnie w ziemi zaczepił. Podkopałem go i zobaczcie, jak to wygląda. O, tutaj w tej bryłeczce sobie coś leżakuje. Obstawiajcie, czy to będzie guzik, czy to będzie moneta. A ja już to rozrywam i mam to w ręcach, ja już wiem. Jest to guzik. Wykopałem ciekawostkę z ziemi. Wykonana jest ona z ołowiu. Zobaczcie, była to zatyczka na butelkę od wina. Nie wiem, czy kamera oddaje to. Widać różnego rodzaju napisy. Zatyczka ta była taką nakładką na butlę od wina. Niejako taką laką, która chroniła przed jej otwarciem. Taka niby etykieta z reklamą, która była stosowana w wcześniejszych latach. Kolejne dołki i kolejne przedmioty. Zobaczcie, co tym razem wyskoczyło z ziemi. Dwie rzeczy bliżej niezidentyfikowane. Tutaj piękna, żurowa, jakaś ozdobna podstawka. Cholera wie, co to jest. Na pewno służyło do opierania się o... Tutaj ten element służył do opierania się o jakiś tam blat. Tak bynajmniej kojarzę. Posiada to jeszcze resztki zdobienia. Także pięknie się to prezentuje. A tutaj drugi przedmiot, ale to już zupełnie nie wiem, co to może być. Nawet nie potrafię sobie skojarzyć. Też ma tutaj jakąś klamrę, zapięcie, przypięcie. Coś jakby takie elementy w pikuchałbach były. Ale nie chcę strzelać, po prostu nie wiem, nie? Może wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. I tym oto akcentem kończymy na dzisiaj nasze poszukiwania, zmykamy do domu. Może za dużo skarbów nie było, w cudzysłowie oczywiście skarbów. Natomiast jak zwykle razem robi się wiosennie, dopisują nam humory, no i korzystamy z tego, co dała nam natura, lasy. Jeszcze zabierzemy po drodze Ewelinę, bo gdzieś tutaj chodzi. Gdzieś wskoczyła w miejsce, gdzie nie można jej znaleźć. Ja cię szukam po lesie, a ty tutaj. No, mam trochę rzeczy. Do pokazania. No to. A tu teraz wykopałam. A, kolejny element od lampy. Dosyć naftowej. Bardzo głęboko, muszę się rozebrać i ci pokażę, co tam mam. To się rozbije. Na szczęście musiało być. Podkowa. Tak jest. To ty pokazuj, a ja to będę filmował. Mam dużo takich i ja nie wiem, co to jest. No coś od czegoś. Sporo tego mam. Pierścionek. O, tu ciekawa rzecz. Zdobiona jakaś. No. Przybliżę, liczby ma tutaj. Naszym widzom. Spójrzcie, jak to wygląda. No, takie coś. Jakieś liczby ma. To już myślałam, że jakaś odznaka będzie, a to nic. A, z daleka tak wygląda. Muszę wziąć. Tu mam trochę rzeczy. No, układałaś tego po kieszeniach? No bo te ważniejsze wkładam do kieszeni. A tu też jakiś element zdobiony, piękny. Takie coś. Jakaś tulejka. I jedną bardzo fajną rzecz mam. O! O Boże! Gdzie to było? A, to są te blaszki, mam ich sporo. To nie, bo to jest łuska. O, takie coś mam. To chyba jest od... A to jest... Od szafki, nie? Od czuczek, no, szuflady. No. To jest nic, ale to... Uciurgałaś tego. Zobacz. Jeździec. Jezu, nie wiem, w którą stronę to miał być. O, tak ma być. Ach, zobaczcie. Jest to jest? No, żołnierzyk na koniu, tak? Tak, no. No. Także... Czekaj, jeszcze mam jedno coś takiego... To nie wiem. Co byś musiał zerknąć. Było okrągłe, ale było brudne. Może jak przeschło. O, to zobacz, tutaj koguzika. To coś.
To coś. To jest to coś. To jest chyba blomba. Tak? Doczyścimy, zobaczymy. Także tego wszystkiego... Jest, jest. Im bliżej idę w tę stronę, tym ciekawiej. Wracamy do siebie, ale to nie koniec na dzisiaj. Zostańcie z nami do końca, bo będziemy brać udział w balu charytatywnym. My już dotarliśmy do Suskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbywa się bal karnawałowy, bal charytatywny, a zbiórka pieniążków z tego balu przeznaczona jest na leczenie chorego Jasia. Przygotowaliśmy się w odpowiedni sposób. Mamy piaskownicę dla dzieci, którzy będą mogli skorzystać i pobawić się propointerami. Zobaczcie, jak to wygląda. Oto nasze stanowisko. Przygotowaliśmy dwie piaskownice, z których będą wyciągać złoto nasi mali odkrywcy. Piaskownica dla dzieci to nasz autorski pomysł. Polegać to będzie na tym, że takie oto żetony lub inne, proszę, pokaż, Ewelinka, takie o, zostaną zasypane tutaj w tej piaskownicy, no i dziecko będzie propointerem szukało danego żetonu. Jak znajdzie żeton, to w ramach podziękowania dostanie specjalny dyplom i słodką przekąskę. Taki oto dyplom otrzymają od nas młodzi odkrywcy oraz słodką przekąskę, którą za chwilę Wam pokażę. W takiej oto skrzyni skarbów mamy schowane nasze słodkie przekąski. Jakie zainteresowanie piaskownicą? Moje czy dzieci? No, dzieci. Dzieci ogromne. Jak widać. Naszej piaskownicy, której nam się zachciało robić. Oczywiście żartuję, ale ludzie, wszyscy się zwali ten piesek, dlaczego nie spątają? To jest skandal. O proszę. Skandal, Tania mówi. No niestety tak to jest. Wszyscy, którzy przychodzą i uczestniczą w balu, zbierają się, idą do domu, a osoby, które są współorganizatorami, czy są zaproszeni do organizacji, muszą po sobie sprzątnąć, Hania. Także działaj. 20 po raz drugi. To przebije prowadzącego. Propointery całe nie zostały zajechane, także też nie jest źle. Baterie się nie rozładowały? Nie, ale miały co robić, także sukces był. Jak widzieliście na filmiku, nasz ostatni czas był bardzo intensywny. Były poszukiwania, był bal charytatywny ze zbiórką dla Jasia. Jak również z tego miejsca mam do Was prośbę i apel. Jeżeli ktoś z Was, z naszych widzów, może finansowo wesprzeć Jasia, na stronie Się Pomaga została utworzona zbiórka. Wpłaćcie co możecie, zróbcie dobry uczynek, my też się do tego przyczynimy. A już Wam pokazuję, w którym miejscu jest ta robiona zbiórka. Link oczywiście zamieszczę Wam w opisie pod filmem. Jest to strona Się Pomaga i jest utworzona zbiórka Nie dla świata bez marzeń, pomóż Jasiowi i jego rodzicom. Nigdy nie stracić nadziei. O to też Was bardzo proszę.
Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.